Witam was wszystkich i odbieram w moim sercu, nie, żeby powiedzieć parę słów o odnośnie modlitwy w duchu, nie? I tak pójdziemy do Dziejów Apostolskich. Tylko podaj mi niebieską tam Biblię, Penio. Z tyłu tam jest. Już wam mówię, na której to jest stronie. Dlatego, że Jezus pragnie zamieszkać w nas, żeby pomóc nam. Teraz tak, to jest Dzieje Apostolskie i jest 147 strona w tych gedeonitkach, którymi posługujemy się. I teraz tak, chciałbym przeczytać o mowie językami. Dlatego, że my słyszymy mowę językami, ale skąd to się bierze, co to jest, nie? I teraz powiem wam tak, że Jezus, kiedy był na ziemi, powiedział, że dziełem, aby wykonywać dzieła Boże, to potrzeba wierzyć w tego, którego On posłał, czyli w Jezusa. Ale Jezus też powiedział, że wierzyć w Niego, to znaczy wierzyć w słowa, które On mówi i te słowa przestrzegać. Dlatego mówię wielokrotnie, że mądry budowniczy słucha słowa i wykonuje, bo kiedy słucha Słowa Bożego, ale nie wykonuje, może to być nawet ksiądz czy pastor, taka osoba nie jest mądrym budowniczym, dlatego że nic nie buduje. Słuchając Bożego Słowa, a nie praktykując tego Słowa w swoim życiu, człowiek nic nie osiągnie. Zobaczcie, dlatego że Słowo Boże jest pokarmem wiary. Kiedy my czytamy Słowo Boże, słuchamy, karmimy naszego ducha, a kiedy on jest mocny, w przypowieściach Salomon pisze, że człowiek mocnego ducha przezwycięży chorobę, a ducha strapionego kto podniesie? Czyli człowiek, który ma mocnego ducha, nie? On przezwycięży chorobę, która jest siłą demoniczną najczęściej. I teraz tak, człowiek, który ma mocnego ducha, przezwycięży tę chorobę, ale człowieka, który ma ducha strapionego, któż podniesie, mówi Słowo Boże. Dlatego też Jezus, Bóg Ojciec, zaplanował to, że każdy, który Go przyjął, dał tym ludziom prawo stać się synami Bożymi. Słowo Boże nam podaje, że są, z Greki czytamy, że w Ewangelii Jana czytamy tak, to jest strona 115, pisze tak. Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, Bogiem było Słowo, ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Tu mówi o Słowie Bożym, o Jezusie. I teraz tak, mówi dalej tak. A światło świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. I teraz dalej pisze tak. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat, czyli Jezus. Na świecie był i świat przezeń powstał. Zobaczcie, przez Słowo Boże. Jezus był Słowem Bożym, ale kiedy przyszedł na ziemię, przyjął imię Jezus. I teraz ten Jezus jest odwiecznym Bogiem, Synem Boga i jest Słowem Bożym. Teraz chcę wam powiedzieć, że Syn w greckim języku to jest użyte słowo tekno. Dziecko to jest tekno, a tekno to jest coś, co wychodzi z kogoś i jest takie same. Nie? To znaczy słowo tekno. Jak my mówimy, czytamy w naszej Biblii Polskiej, gdzie pisze dziećmi Bożymi jesteście, to tam użyte jest słowo tekna. Najczęściej jest użyte słowo tekno. Tekno to jest ktoś, kto wychodzi z kogoś i jest taki sam jak ten ktoś. I teraz Bóg mówi, nie, że On rodzi nas przez to, że uwierzymy w Jezusa, co On czynił na krzyżu. Bóg dał takie usprawiedliwienie, że jeżeli ja uwierzę, że Jezus zamiast mnie umarł, to ja dostaję życie Jezusa i staję się teknofeu, staję się dzieckiem Boga, ale tym rodzajem dziecka tekno. To tekno na polski język to można powiedzieć potomek. Potomek, dokładnie taki sam jak ojciec. I Słowo Boże mówi wyraźnie, że w duchu stajemy się potomkami Boga. I teraz
I teraz zobaczcie, to jest była wola Ojca, że Duch Boga, nie? Jezus przez Ducha Bożego był włożony do łona Matki, do łona Marii, Jego Matki. I kiedy się urodził, On był w naturze Boga, nie? A dla nas Bóg dał prawo, żebyśmy się stali przez wiarę w to, co jest uczynił na krzyżu, bo On, bo na krzyżu co się stało? Na krzyżu była zamiana, że Jezus stał się moim grzechem, czyli wszystkim, czym ja byłem, bo natura moja była grzeszna. To tak jak świnia, nie? Świnie, ile byś nie umył, ta świnia pójdzie dalej w błoto, nie? Bo ona ma taką naturę, ona musi to zrobić. Może wyszorować, wyperfumować, postawić gdzieś w kącie, ona i tak sobie znajdzie jej miejsce. I teraz natura grzesznika, człowieka, który nie zna Jezusa, jest taka sama. Ile byś mu nie mówił, zakazywał i tak dalej, nie rób tego, nie rób tamtego, ta osoba i tak tam pójdzie. Ale Bóg zrobił coś, że kiedy my przyjmujemy Jezusa jako Pana Zbawiciela, to On uwalnia nas od natury grzechu, a daje nam swoją własną naturę. I stajemy się Jego potomkami. Dlatego Bogu podobało się zbawiać ludzi przez głupie zwiastowanie. Tak mówi Słowo, że to zwiastowanie dla ludzi jest głupie. Jak możesz być zbawiony przez to, że ktoś mówi Ewangelię? Ale właśnie to tak jest, że przez Ducha Bożego ktoś mówi Ewangelię i tu potrzeba uwierzyć. Dlatego, że Słowo mówi, że dziś, kiedy głos Jego słyszycie, jak ktoś mówi do was, Duch Święty działa, nie? Nie zatwardzajcie swoich serc. Bo ci, którzy byli na pustyni, Izraelici, wtedy oni pomarli na pustyni, bo nic od Pana nie wzięli, bo zatwardzili swoje serca. Ale do czego zmierzam? Bóg zaplanował, że my w swoim życiu przyjmiemy Jego usprawiedliwienie, którą była zamiast nas wyznaczona ofiara, którą był Jezus. I teraz, jak my przyjmiemy to jako sprawiedliwienie, zobaczcie, to jak ja przyjmuję Jezusa i to, co On czynił na krzyżu, to automatycznie przez wiarę przyjmując Go, wyznaję Go moim Panem i moim Zbawicielem i automatycznie moja natura grzechu zostaje na krzyżu, a Jego natura przychodzi na mnie. Że Jezus staje się tym, czym ja byłem, grzechem. Za nas uczynił Bóg Jezusa, abyśmy w Nim, w Jezusie, stali się sprawiedliwością Bożą. Zobaczcie, sprawiedliwość Boża to jest ktoś, kto jest całkowicie nienaganny. Dokładnie taki jak Bóg. I to się stało w naszym duchu. I teraz Bóg mówi, nie, że dlatego, że jesteś teraz czysty w swoim duchu, jesteś sprawiedliwością Bożą, jesteś czysty, bo uwierzyłeś w Jezusa, teraz potrzebujesz przyjąć, zrobić drugie przyjęcie, przyjąłeś Chrystusa, to co On uczynił, a teraz potrzebujesz przyjąć Ducha Bożego do swojego życia, do swojego wnętrza. I teraz zobaczcie, w Dziejach Apostolskich, tam gdzie mówiłem, w rozdziale drugim jest tak napisane. Jezus wcześniej mówił, oczekujcie obietnicy Ojca, nie oddalajcie się od Jerozolimy, dlatego, że po niewielu dniach będziecie zanurzeni w Duchu Świętym, bo chrzest, w języku polskim chrzest nie oddaje tego, co w języku greckim, bo w języku greckim chrzest to znaczy zanurzony. Zanurzyć coś, to znaczy ochrzcić, zanurzyć. A w języku polskim ochrzcić, tak naprawdę nie wiemy, co to znaczy. Dlatego ludzie kropią i myślą, że to jest chrzest, ale chrzest jest zanurzeniem, nie? Dlatego tutaj jest napisane, że tak, Jan chrzcił w wodzie, Jan zanurzał ludzi w wodzie, nie? A potem, kiedy Duch Święty przyszedł, On zanurzał ludzi w swojej obecności, nie? On ich zanurzał w swojej obecności. Duch Święty nie kropił ludzi swoją obecnością tak, że tylko trochę ich pokropił. Dlatego to słowo znaczy zanurzyć całkowicie. Zobaczcie, Jezus, kiedy mówi też o chrzcie, że chrztem śmierci ma być ochrzczony. Czyli zanurzony miał być śmierć. Nie? I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Jezus mówi, że w Nowym Testamencie nie było ludzi, którzy nie modlili się językami. I jak zobaczycie Dzieje Apostolskie całe, gdziekolwiek doszli apostołowie, gdziekolwiek doszła nauka Jezusa, wszyscy uczniowie Jezusa byli wypełnieni Duchem Świętym i mówili i prorokowali z tego Ducha. Takich im Duch poddawał. I dzisiaj Duch Święty chce to samo uczynić dzisiaj, teraz. Dlatego, że Bóg nie ma czasu. My mamy czas, mamy dni i noce i tak dalej, ale Bóg żyje w wieczności. I zobaczcie, my mamy nasza przeszłość, nie? I naszą przyszłość, nie? Ale u Boga jest tylko teraźniejszość. Bóg tylko w jednym czasie porusza się. Dlatego Bóg mówi, że teraz, kiedy coś chcesz od Pana, On teraz tobie to daje. Dlatego mówi, że jeżeli stoicie i modlicie się o coś, wierzcie, że otrzymujecie teraz. A stanie się wam. I tutaj Jezus mówi, że jeżeli teraz nie jesteś gotowy, to mówi, miej wiarę jako ziarko gorczycy. Czyli taką maciupeńko.
Uwierz to, że Bóg ci daje teraz i ta wiara, która jest malutka, ona będzie coraz większa, kiedy ją przyjmujesz. I otrzymasz ten cud, otrzymasz to, co potrzebujesz od Boga. To jest Boże Słowo, Bóg tak działa. Bóg nie jest takim Bogiem, że On kryje coś przed nami. On daje, On jest dawcą, On zawsze daje. Bóg nigdy nie zatrzymuje. Szatan chce nam o nas okraść, zatrzymać nam finanse, zatrzymać nam pracę, zatrzymać nam inne rzeczy. Bóg nigdy nie zatrzymuje. On jest jakby takim kanałem, który jest dawcą i wszystko daje. Wszystko. Cały czas. Zobaczcie. Jezus mówi, że deszcz, który daje Ojciec, daje dla dobrych i dla złych. Dlatego, że On miłuje każdego tak samo. Bóg nie ma względu na osobę. Ludzie mają wzgląd na ludzi, ale Bóg nie ma względu na osobę. On ma inny charakter niż ludzie. Dlatego mówią w listach apostolskich Jakuba jest napisane, że jak przyjdzie bogacz do was i posadzicie go w pierwszym miejscu, na jakimś fotelu, a biedak przyjdzie, posadzicie u stóp tego bogacza, to mówi, zrobiliście różnicę między człowiekiem i złamaliście prawo. Złamaliście... Bóg tak nie postępuje. Bóg nie ma względu na ludzi. Dla Jego każdy jest taki sam. Teraz, jeżeli my przyjmujemy Jezusa, stajemy się w naszym duchu, rodzimy się na nowo i stajemy się tacy jak Ojciec. Stajemy się potomkami Boga. Tekna, feu, dzieci Boże. To jest to słowo. Teraz, jeżeli idziemy za Duchem Pana, przyjmujemy Ducha Bożego do naszego ducha, w naszym duchu ludzkim, bo człowiek jest z duchem, ma duszę i mieszka w ciele. I teraz, w jaki sposób to było przy stworzeniu? Przy stworzeniu było tak, że Bóg ulepił z gliny ciało człowieka, nie? I w to ciało tchnął, pisze, przez nos, przez nozdrza, tchnął swego ducha w tego człowieka. To nie był człowiek, tylko to była ta glina, nie? Ulepiona. I jak wchodził duch w tą glinę, powstała dusza, czyli glina ożyła, zaczęła krew płynąć w tej glinie i zaczęło wszystko żyć w nim, nie? Ale jak duch wchodził, powstała dusza, ale duch zamieszkał tam w środku. I wiecie, miejsce ducha jest w tym miejscu, gdzie jest nasz brzuch. Tam, gdzie małe dziecko się kształtuje. Dlatego, że Jezus mówi, nie? Że kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, niech pije, a ja mu dam wodę życia. I mówi, że jak pragnie, to z jego brzucha popłyną strumienie wody żywej. To też mówi do Samarytanki w Ewangelii Jana 4. On mówi, że gdybyś znała dar Boży, mówi Jezus do niej, nie przychodziło i tego, kto do ciebie mówi, daj mi pić, prosiłabyś, a on ci by dał wody żywej. Ona mówi tam, że nie ma szczerbaka, czyli takiego czegoś, czym wodę czerpali i tak dalej, z tej studni, przy której byli. Ale Jezus mówi, wierz mi, kobieto, że jest godzina, bo ona mówiła, gdzie trzeba chwalić Ojca, Boga Jahwe, nie? Czy w Jerozolimie, czy na górze tamtej, bo Samaria miała taką górę, tam prorok Eliasz, kiedy konfrontował się z prorokami Baala, nie? I innymi na tej górze, on odbudował ołtarz. Tam pisze, że ten ołtarz był na tej górze. Ołtarz Boga Jahwe, nie? I ona pyta, gdzie mamy oddawać cześć Bogu, a Jezus mówi do niej, mówi tak, wierz mi, kobieto, że ani w Jerozolimie, ani na tej górze nie będziecie czcili Ojca, gdyż prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu, tu i w prawdzie. Słuchajcie, Bóg zaplanował, że my jesteśmy naczyniami, kiedy my rodzimy się na nowo, nasz duch się rodzi na nowo, jest taki sam, można powiedzieć, jakby przy stworzeniu był. Dlatego, że duch był z Ojca, który wszedł przez te nożdża w tego ulepionego człowieka z gliny. Duch wszedł i kiedy wchodził duch, powstała dusza, ale duch tam zamieszkał w człowieku. I teraz jak człowiek upadł, Bóg powiedział, jak zjesz z tego drzewa, mówi do Adama, umrzesz. Adam tu powiedział Ewie, no i z Ewą potem zjedli i umarli. Ale zobaczcie, że oni dusza ich żyła. Oni nie umarli fizycznie, że ich ciała umarły. Oni umarli duchowo, stracili kontakt z Bogiem, relację z Bogiem. I wszyscy z nas od tamtej pory potrzebujemy narodzić się na nowo. I Bóg tam powiedział, kiedy oni, to jest pierwsza księga Mojżeszowa, pierwsza strona, w ogóle pierwsza, druga, trzecia strona, nie, gdzie Bóg rozmawia z Adamem i mówi do Ewy, że przyjdzie Zbawiciel, który przyjdzie z niewiasty. Mówi do Ewy, że między nią a wężem ustanowi nieprzyjaźń i że jej potomstwo zgładzi, zdepcze władzę węża, szatana. Zobaczcie, z niewiasty tylko rodził się Jezus. I on, jako przepowiedział Bóg proroczo, on zdeptał całkowicie władzę szatana. Szatan nie ma władzy nad naszym życiem całkowicie. Jezus ją zdjął. Nie tylko to, zobaczcie, to naturę grzechu, tego ducha takiego, który był grzesznik w nas, nie? Ten duch po prostu, ta natura została przybita do krzyża.
Dlatego, kiedy my przychodzimy do Jezusa, mówimy: Jezu, przebacz mi moje grzechy, bądź moim Zbawicielem, bądź moim Panem. Jezus w tym momencie zdejmuje z nas naturę, tą wredną naturę grzechu, która nie mogła mieć relacji z Bogiem, bo umarła była. I daje nam swoją naturę na nowo, narodzamy się na nowo, stajemy się tak jak ten pierwszy człowiek, który był w raju, przechadzał się, rozmawiał z Bogiem, odczuwał obecność Bożą i tak dalej. I teraz Bożym zamiarem nie było tylko zmienić naszą naturę, ale dać nam do naszego wnętrza Ducha Świętego. Dlatego pisze słowo, że i tym, którzy byli mu posłuszni, on dał Ducha Świętego. I zobaczcie, ten Duch Boży wchodzi w nas jako w czyste naczynia, bo człowiek staje się czystym naczyniem przez to, że staje się nowym stworzeniem. Tak jak Jezus mówił do Samarytanki, że z wnętrza, nie, mówił, że czcić będziesz Ojca w duchu, czyli z duchu swoim. Ty jest, człowiek jest duchem i w duchu będziesz czcić Ojca. I teraz zobaczcie, w naszego ducha wchodzi Duch Boży i On poddaje naszemu ludzkiemu duchowi, co mamy mówić i jak mamy mówić. A o tym właśnie czytamy w Dziejach Apostolskich. I do tego idziemy. I teraz tak. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Zobaczcie. To jest 147 strona. I rozdział 2, werset 1. I teraz tak. Wyobraźcie sobie. Oni by są zebrani i nagle powstaje szum. Szelest, szum. Wypełnia całe miejsce, gdzie oni siedzą i wypełnia każdego z nich. Każdego z nich. Bo my myślimy, że Duch Święty no, przychodzi, ale Duch Święty przyszedł w taki sposób. Szelest i wiatr. Nie? I zobaczcie. Pisze, że jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Czyli wyobraźcie, gwałtowny wiatr wszedł. Nie? I teraz tak. I ukazały się im języki jakby z ognia. Nie z ognia, tylko jakby z ognia. I teraz tak. Które się rozdzieliły, usiadły na każdym z nich. Te języki symbolizują to, że ludzie, jak Duch Święty zamieszka w ich duchu, dostaną pewny język, który będzie jakby ogniem. Dlatego pisze w objawieniu, że Jezus, kiedy Jan go zobaczył, z jego ust wychodził miecz, który był ognistym, obosiecznym mieczem. To był właśnie ten język ognia. Bóg Ojciec dał dar Ducha Świętego tym, którzy przyjęli Jezusa, żeby Duch Boży był i zamieszkał w naszym wnętrzu, w naszym duchu, który jest nowonarodzony i czysty przez krew Jezusa, przez to, że przyjęliśmy zbawienie. I teraz tak, te języki z ognia, one tak jakby rozdzieliły się nad nimi, a potem jakby zamieszkały w ich duchu, nie? Nie wiem, jak to było dokładnie. Tutaj pisze, że rozdzieliły się i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy, czyli te języki z ognia sprawiły, że oni zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Zobaczcie, że te języki ognia jakby weszły w ich ducha, nie? I oni zaczęli mówić. Język zaczął wychodzić z ich ducha. Zaczęli mówić, tak jak im Duch poddawał, nie? Mówić i w innym miejscu jest napisane, kiedy było napełnienie, że ich prorokowali. I zobaczcie, pisze tak. Tak jak im Duch poddawał, czyli to nie jest to, że człowiek coś może zrobić. Żeby mówić językami, potrzebuje zaprosić, przyjąć Jezusa na początku i przez krew Jezusa staje się nowym stworzeniem, twój duch staje się czyściutki, także Boży Duch, zapraszasz go, on w tobie zamieszkuje. Dusza twoja może nie być jeszcze czysta, ale musi zrozumieć, że to jest dar, że nic nie możesz zrobić. Że przyjmujesz po prostu ten dar od Ojca i tym darem jest Duch Boży, który zamieszkuje w twoim duchu. To jest Słowo Boże, tak jest napisane. I nie tylko napisane, my to praktykujemy od lat właśnie. Mamy Ducha Świętego w sobie, tylko właśnie czasami logicznie ludzie nie rozumieją, co otrzymali od Pana, że to jest tak wielki dar, nie? Teraz, co dalej mówi? I potem mówi tak, że przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. Zobaczcie. Ludzie, którzy zostali napełnieni duchem, mówili językami i tam był tłum i oni mogli usłyszeć, ale z czego składał się ten tłum? I mówi tak.
Siódmy werset. I zdumiewali się i dziwili się, mówiąc: czy oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc jest to, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Czyli Galilejczycy mówili w językach, w jakich tam się urodzili. Zobaczcie. Persowie i Medowie, Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny. I przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kretenczycy i Arabowie. Słyszymy ich, czyli kogo? Uczniów Jezusa, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zobaczcie, co to był za język. I dzisiaj wielokrotnie zdarzy się w Kościele tak, że jest na przykład ktoś, była sytuacja, że w Ameryce mała dziewczynka mówiła języku hebrajskim, czystym, oryginalnym hebrajskim języku, i przychodził jakiś dziadek, nie hebrajczyk, Żyd, nie? Który był niewierzącym, nie? Ale jak usłyszał swój język w oryginale hebrajski, wszedł na to górę, wiesz? I mówi, kto to mówi po hebrajsku do tych ludzi? A to było, o, zebrani ludzie tam byli na górze, wierzący się modlili, nie? I on, oni powiedzieli, że oni nie znają hebrajskiego, że to ona mówiła, ta dziewczynka. I po prostu on uwierzył. Dociekał, nie? Dobijał się, wiesz, żeby dowiedzieć się, kto to mówił, nie? Bo i wiesz co, usłyszał właśnie dzieła Boże, jakie były mówione. I ten człowiek uwierzył. Nie wiem, miał 60-70 lat. Uwierzył, że Mesjasz, bo oni za bardzo, Żydzi wierzą w Mesjasza, ale był taki czas, że oni odrzucili Mesjasza i uznawali go jako fałszywego proroka Jezusa, nie? Dlatego powiedzieli, krew nasza, na nas, na dzieci nasze, a potem wszyscy zostali wybici w roku 70 bodajże. Powstania i tak dalej, i tak dalej. Nie wszyscy wybici, ale wygnani też byli i tak dalej. Teraz oni mówią tutaj tak. Zdumiewali się wszyscy, 12 werset, i będąc w niepewności, mówili jeden drugiego, cóż to może znaczyć. Inni zaś drwiąc mówili, młodym winnym się upili. I zobaczcie, ci zdumiewali się, bo słyszeli wielkie dzieła Boże, a inni mówili, że ci mówią, ci opowiadają wielkie dzieła Boże, ale są dlatego, że są upici. Rozumiecie? Ale tutaj pisze, że wstaje Piotr i mówi, że jest dopiero trzecia godzina dnia, a trzecia godzina w Izraelu to jest godzina, to jest dopiero godzina 9 rano, bo u nich dzień się zaczyna o 6. I teraz tak, o 6 rano. I teraz tak, zobaczcie, tu mówi dalej, że na to powstał Piotr wraz z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome, dajcie też posłuch słowom moim, albowiem ludzie ci nie są piani, jak nie macie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało. I prorokować będą synowie wasi, córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą. A starsi wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą i uczynią cuda w górze na niebie i znaki na ziemi, na dole. Krew, ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański, wielki, wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. I teraz on mówi dalej tak. Mieszkańcy izraelscy, mężowie izraelscy, przepraszam, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazarenskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany. Tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Tam chodzi o bezbożnych, czyli o Rzymian. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Czyli co? Wzbudził go z martwych. Bo pisze, mówi, Dawid bowiem mówi o nim, miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przed to rozweseliło się serce moje, rozradował się język mój,
I nadto, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełniasz mnie błogością przez obecność Twoją. Czyli zobaczcie, obecność Boża co nam daje? Błogość. Błogość. Dawid o tym pisał, dlatego że on to przeżywał. Napełniasz mnie błogością przez obecność swoją. I teraz tak, mówi dalej. Mężowie, bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o praojcu Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób już jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że Bóg zaręczył przysięgą mu, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, co Chrystus, ani jego ciało nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Zobaczcie, on mówi tutaj, że my jesteśmy świadkami tego, że Jezus powstał z martwych. Jezus po swojej śmierci 40 dni rozmawiał z uczniami i uczył ich jeszcze dalej. 40 dni przechadzał się, słuchajcie, i mówił, i uczył uczniów swoich jeszcze. I teraz tak. I tutaj on mówi, że oni, my jesteśmy tego wszystkiego świadkami. I teraz mówi, wywyższony tedy prawicą Bożą, zobaczcie, co się stało. Prawicą Bożą, czyli ręką Bożą jest, był wywyższony i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, zobaczcie, Jezus został wywyższony przez Ojca za to, co uczynił na ziemi, nie? I otrzymał od Ojca Ducha Świętego, żeby dać go nam. I zobaczcie, co pisze. I otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. I teraz dalej. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem nam, sam powiada, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem stóp Twoich. Mówi, że tu Bóg Ojciec powiedział do swego Syna, do Jezusa, nie? I mówi tak, niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, czyli cały naród Izraela, nie? Że i Panem, i Chrystusem, czyli Zbawicielem. Tutaj to słowo jest w hebrajskim języku Adon, nie? A Chrystus jest z greki, co znaczy namaszczony, ale z hebrajskiego jest Mesaja, Mesjasz. Mesjasz to jest zbawca, Mesjasz to jest odkupiciel, Mesjasz to jest ktoś, kto uwalnia, nie? I teraz mówi, normalnie by pisało, nie, że i on uczynił go Adonem, nie? I Mesjaszem, nie? Teraz tak, uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się, czyli co? Zmieńcie sposób myślenia. Co mamy czynić, żeby co? Żeby dostać zbawienie, żeby dostać ten dar Ducha Świętego? On tutaj mówi, upamiętajcie się. Teraz słowo po polsku, upamiętajcie się, ludzie nie rozumieją, co to jest. Ale jak weźmiemy słowo hebrajskie, upamiętać się, to słowo znaczy, że idziesz drogą, na przykład złą drogą i zawracasz po prostu i wracasz i idziesz dobrą drogą. To jest zmiana kierunku życia, zmiana kierunku wiary, zmiana kierunku postępowania, nie? Bo nasze życie to i postępowanie. I teraz w języku hebrajskim to znaczy, a w języku greckim jest słowo metanoia, a nous po grecku to jest umysł. I metanoo to znaczy zmieniam swój umysł. I teraz, żeby upamiętać się, to potrzebuję znać Boże Słowo i zmienić przez Słowo swój umysł, nie? I teraz on mówi do nich tak. I dlatego, że on był Hebrajczykiem, mówił do nich, zawróćcie z tych dróg i pójdźcie tymi drogami za Bogiem. Tak jak to Jan Chrzciciel głosił wcześniej, zanim Jezus przyszedł. I teraz mówi tak. Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Zobaczcie, co potrzeba zrobić, co apostoł Paweł mówił, apostoł Piotr mówi tutaj, że mówi, jak zmienisz sposób myślenia, czyli zrozumiesz, co Bóg tobie daje z łaski, że nie musisz zasłużyć na zbawienie,
Potrzebujesz tylko przyznać się, że zgrzeszyłeś, i potrzebujesz przyjść do Jezusa i powiedzieć: Panie Jezu, przyjmuję Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. Dlatego, że Jezus nie jest człowiekiem tylko, ale jest zarówno Bogiem odwiecznym, Słowem, które było u Ojca. On ma potężną moc, żeby przemienić Ciebie i uczynić Cię nowym stworzeniem. I teraz zobaczcie, mówi dalej, że w imię Jego, w imię Jezusa Chrystusa, na odpuszczenie grzechów mają się ochrzcić. To jest tylko znak, chrzest to jest znak upamiętania. A tak w ogóle to chciałem powiedzieć, że będziemy mieli chrzest za miesiąc. Chrzest w wodzie. Słowo mówi, że każdy, kto wierzy, Jezus powiedział: idźcie, głoście Ewangelię, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Słowo Boże mówi, że chrzest jest tylko znakiem, tak samo jak lud został uratowany z Egiptu, lud izraelski, ale przeszli przez Morze Czerwone, które zalało ich wrogów, którzy ich ścigali. Chrzest jest symbolem Morza Czerwonego, przejścia przez Morze Czerwone. Druga rzecz, że chrzest jest też symbolem Arki Noego. Apostołowie piszą, tłumaczą, że chrzest to jest tak jak Arka Noego. Wchodzisz do Arki Noego i przechodzisz przez te kataklizmy, jakie w życiu na nas czyhają i na nas spadają. Teraz nie będę mówić o chrzcie, ale chcę powiedzieć, że 12 chyba lipca wypada właśnie ten dzień, kiedy będziemy mieli chrzest. Chrzest w wodzie. Teraz tak, wiadomo, że chrzest, ludzie, którzy nie są ochrzczeni, a uwierzyli w Jezusa, potrzebują potwierdzić to na znaku pamiętania i tego, że idą za Jezusem, nie? Teraz to symbolizuje woda. Jak Jan chrzcił, Jan mówił: upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić. Jezus też przyszedł, pomimo że nie miał grzechów, nie? Przyszedł i dał się ochrzcić przez Jana, nie? A Jan mówi: ja od Ciebie potrzebuję chrztu duchem, nie? Ducha potrzebuję. A Jezus mówi: uczyń to, co sprawiedliwe jest w oczach Ojca, nie? Że całą sprawiedliwość. Ja nie potrzebuję może chrztu w wodzie, ale dlatego, że każdy człowiek ma to zrobić, Jezus też to zrobił. I posłuchajcie, dlatego w hebrajskim, u Hebrajczyków to jest tak, że oni wierzą w to, że jeżeli człowiek zanurzy się w wodzie, oni chcieli się w Jordanii, w wodzie, która płynęła. Oni wierzyli, że jak oni zanurzą się, to grzech zostaje w tej wodzie i płynie z nich po prostu. Nie? I tak właśnie wierzyli, nie? I dlatego najczęściej chrzczą się w rzece. My natomiast wierzymy, że nawet jeżeli chrzczeni ludzie są w stawie, czy w jakimś basenie, czy gdziekolwiek, nie? Taki z nas znajomy w wannie kogoś ochrzcił, słuchałem wczoraj, ochrzcił w wannie, bo ta osoba powiedziała tak: chce się ochrzcić, a on mówi: kiedy? On w poniedziałek dzwoni, mówi, że w środę chce się ochrzcić. No to przyjeżdżaj do mnie do domu, ochrzcimy cię w wannie. No i został ochrzczony w wannie. Słuchajcie, teraz tak, niech każdy z was, zobaczcie, każdy z was, wiecie to, ja chciałem zaznaczyć, że Kościół tamtych czasów, nie, Kościół po Kościele Apostolskim, który był, przyjął to, że zaczęli chcić dzieci, ale to nie jest biblijne. Dlatego, że dziecko nie może się upamiętać i nie może uwierzyć. Dziecko nie może uwierzyć, dlatego jego chrzest nie jest wiernym chrztem. Nie jest po prostu z jego wiary. O to chodzi. Teraz tak. Mamy też takie coś w Dziejach Apostolskich, że uczniowie Jana byli ochrzczeni przez Jana Chrzciciela. Oni byli jego uczniami. Ale kiedy apostoł Paweł ich spotkał i mówi: jak byliście ochrzczeni? Nie? Jest opisane, że apostoł Paweł spotyka tych uczniów, a oni mówią o chrzcie Janowym. I pisze, że apostoł Paweł ochrzcił ich znowu w imię Jezusa. Lub w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tak oni chrzcili w tamtym czasie. Czyli ochrzcił ich na nowo, nie? I potem oni przyjęli dar Ducha Świętego. Ale posłuchajcie, my mamy mówić tak, jak mówi Słowo Boże. Dlatego ja to tłumaczę tak, jak po prostu jest. I teraz tak. Mówi, że niech każdy z was da się ochrzcić w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a utrzymacie dar Ducha Świętego. Tam było tak, ale my widzimy w innych miejscach Dziejów Apostolskich, że zanim ludzie zostali ochrzczeni w wodzie, już Duch Święty stąpił na nich i dostali dar mówienia językami, nie? Widzimy to, jak pójdziecie do Dzieje Apostolskie
11, nie? Tam Korneliusz ze swoim domem, przychodzi tam Piotr i on zostaje nawiedzony, kiedy jeszcze Piotr głosił. Może, może przyjdziemy tam na chwilę. Rozdział 11. I tak, i to, przepraszam, to jest rozdział 10. Zobaczcie, może wejdziemy tak, do wersetu 34 werset, 10 rozdział. Tak, pisze tak. Piotr zaś otworzył usta i rzekł do tamtych ludzi, którzy byli poganami. To było, że pierwszy raz Piotr poszedł do pogan, żeby im głosić. I zobaczcie, mówi tak. Otworzył usta i rzekł. Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, bo Bóg go posłał do pogan, nie? Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi, czyli nie chodzi o boi się, bo jest w grzechu, ale chodzi o to, że ma taki nie respekt, tylko ma bojaźń Bożą, nie? I teraz tak, mówi tak, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje, czyli według sumienia, tego dobrego sumienia, które ma w sobie, nie? Lub prawa Bożego, jeżeli je zna, nie? I teraz tak, posłał on synom izraelskim słowo, zobaczcie, mówi znowu słowo, czyli słowo od Boga, czyli tego Boga, który był Słowem Bożym, nie? I zobaczcie, mówi dalej, posłał on słowo i... zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Chrystusa, czyli pokoju z Bogiem, nie? Pokoju z Bogiem, nie? Dlatego, że jak wiemy, że pokój z Bogiem jest większy od pokoju, który nam daje wszystko inne. I teraz tak. Pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wy wiecie, co się stało, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym. Co znaczy namaścić? Namaścić znaczy pomazać kogoś, albo pomazany, albo namaszczony. To znaczy, że Boży Duch, który jest taki słodziutki, taki tego, on spoczywał na tym człowieku, nie? Namaścił go, namaszczony był. Teraz tak. Namaścił go Duchem Świętym i mocą. Zobaczcie, Duch Święty i moc Boża jest czymś innym niż... Znaczy, moc Boża jest oddzielnie tu pokazana, bo Duch Święty ma różne aspekty. Jest też mocą Bożą. Także chcę powiedzieć wam, że mocy Bożej nie możesz odczuć tak samo jak mocy, która jest w gniazdku, nie czujesz, aż dotkniesz się jej. Bóg może być z nami i Jego moc może być z nami, a my jej w ogóle nie czujemy. My potrzebujemy na przykład uzdrowienia, ale my mówimy, o nie czuję teraz Boga. Ale mówię wam, że moc Ducha Świętego jej nie odczujesz, bo On po prostu jest mocą, kiedy uwierzysz, On cię uzdrowi tam, gdzie jesteś. Nie musisz nic czuć. To chodzi o wiarę po prostu w Słowo. W to, co Bóg właśnie tego, nie? I teraz tak. Jak chodził, pisze tak. Jak chodził, Bóg namaścił go Duchem Świętym mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego. Zobaczcie, Piotr mówi, że oni są świadkami, oni to widzieli naocznie, co się działo. I teraz mówi tak. Co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie? Jak to zabili, zawiesiwszy na drzewie? My jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Jezusa. Zabili go. Tam operował w tym narodzie pewien duch czarów i duch Izabel, bo naród izraelski był wielokrotnie nawiedzany przez ducha Izabel, który mordował proroków. Dlatego Słowo Boże mówi: Jeruzalem, Jeruzalem, ty, która mordujesz proroków namaszczonych Bożych. I Jezus mówi, że krwi tej od kapłanów i przywódców żydowskich będzie się wymagać. Dlatego i tam jest podaje, który prorok kiedy był zamordowany. Od tego proroka aż do tego, dlatego że oni zamordowali. I za tym stoi duch Izabel. Teraz tak. Dalej mówi tak. Piotr mówi dalej, zawiesiwszy na drzewie, ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i
dozwolił mu się objawić. Zobacz. Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga. Nam, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. I tak samo dzisiaj Bóg Ojciec może dozwolić Tobie, że Jezus do Ciebie przyjdzie, że On się Tobie objawi. Dlatego, że Jezus żyje. I do wielu ludzi Jezus przyszedł i wielu ludzi mieli pouczenia od Jezusa, wielu ludzi mieli dotknięcie od Jezusa. Mówię Wam, to jest masa świadectw, masa. Bardzo wiele świadectw. Teraz tak. I mówi tak, że nie całemu ludowi, ale świadkom mnie, którzy byli wybrani przez Boga. I tak samo do nas, jeżeli my wybieramy być z Jezusem, On przychodzi do nas, bo to jest relacja. Jezus pragnie relacji z nami. Jezus pragnie takiej relacji, jaką ma oblubieniec z oblubienicą. Jezus umiłował nas i ta Boża miłość takiej relacji pragnie, dlatego że Bóg stworzył nas i stworzył Jezusa do takiej relacji. Stworzył nas dla Jezusa do takiej relacji. Żebyśmy mieli relację miłości z Jezusem. I teraz posłuchajcie, co mówi dalej. Przykazał nam, zobaczcie, Jezus, nie? Że mówi wybranym przez Boga, nam, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. Przykazał nam też, czyli kto? Jezus, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo. Zobaczcie, Jezus to przykazał. Dzisiaj, kiedy masz relację z Jezusem, Jezus przykaże Tobie, żebyś mówił, że ma z Nim relację, że On żyje. I On mówi, że Ty przykazał, żeby oni głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Zobaczcie, co oni mieli głosić, że Jezus jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O Nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Zobaczcie. I teraz w tym momencie, co się stało dalej? A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. Oni słuchali z wiarą to, co Piotr głosił i wiara przychodzi ze słuchania Bożego Słowa. Tego, co Duch Boży poddaje. I oni wierzyli w to, co Piotr głosił i Duch Święty nie czekał, że oni powiedzą, tak Jezu i tak dalej, przyjmujemy Cię i że pójdą ochrzcić Cię i tak dalej. Ale zobaczcie, że gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Zobaczcie, że ci poganie, oni przyjęli Jezusa, słuchając Piotra, uwierzyli w Jezusa i od razu narodzili się w tym momencie na nowo. I Duch Święty, jak stąpił, wypełnił ich sobą. Takie to proste jest. Od razu, podczas jednego kazania. Słuchali kazania Piotra, uwierzyli, że Jezus jest Zbawicielem, narodzili się w tym momencie na nowo, bo Duch Święty, kiedy uwierzysz, to On po prostu Ciebie stwarza w Tobie nowego, On zaczyna. Duch Święty zradza nas na nowo. Stajemy się nowym stworzeniem. Tak mówi Słowo. Dostajemy od Bożego Ducha naturę Boga. Teraz jak wielki jest Duch Boży? Potężny jest Duch Boży. Jest nieskończenie potężne. Wszystko może. Wszystko. Teraz Duch Boży zrodził tych ludzi podczas słuchania Ewangelii i nie tylko to, ale wypełnił ich sobą. Wypełnił ich naczynia, święte naczynia zrodzone z Boga, którym był ich duch ludzki. Duch Boży wszedł w tego ducha ludzkiego i mówi, że oni, co? Słyszeli ich, bowiem jak mówili językami i wielbili Boga. Zobaczcie. Wtedy odezwał się Piotr. Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali dar Ducha Świętego, jak i my. Tutaj pisze, otrzymali Ducha Świętego, jak i my. I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Nie powiedział do nich, słuchajcie, możecie się ochrzcić albo nie. Mówi, rozkazał. Ochrzcić ich wszystkich, powiedział. I teraz tak. Wtedy prosili go i pozostał jeszcze Piotr u nich kilka dni, nie? Teraz
Do czego zmierzam? Słuchajcie, tam wspomniałem o duchu Izabel i właśnie to jest coś, co Bóg mi pokazał, żebym o tym mówił. I teraz ja chciałem wam powiedzieć parę rzeczy o tym duchu Izabel. I teraz tak. Co to jest duch Izabel i jak to działa? Teraz tak. My czytaliśmy tutaj, że oni, mówiliśmy o tym, że oni ukrzyżowali Jezusa dlatego, że operował w ich inny duch. Faryzeusze byli zazdrośni. Faryzeusze nie chcieli przyjąć Bożego Słowa, nie? Faryzeusze i uczeni w Piśmie byli wściekli, że Jezus ma tych, którzy słuchają, byli wściekli, że Jezus mówił z mocą, nie takich uczeni w Piśmie, byli wściekli, że Jezus robił znaki i cuda, byli wściekli i za tą wściekłością stał właśnie ten duch. To jest obrzydliwy duch Izabel. Mówi, jest takie coś, że do kościołów też ten duch przychodzi. Ten duch, żeby ktoś takiego ducha mógł mieć, złego ducha, Izabel, nie? Który nienawidzi namaszczenia Bożego i namaszczonych, ustawionych przez Boga ludzi. Na przykład pastorów, ludzi, którzy są, posługują i tak dalej. Nie? On jest mordercą, on jest zabójcą. Teraz najczęściej zaczyna się to od buntu. Bunt się zaczyna, że człowiek na przykład czyta Boże Słowo, nie? I człowiek się nie zgadza ze Słowem Bożym. Jest napisane coś, ale człowiek słyszy swoje myśli, to nie są jego myśli, ale jego umysł chce wmówić mu, że to nie jest tak. Zaczyna tłumaczyć po swojemu. I tutaj jest niebezpieczeństwo, dlatego że to już za tym stoi bunt. Bunt to jest to, że ja podważam coś, co mówi Bóg. Bo ja powinienem powiedzieć, Panie, przyjmuję to, ale objaw mi to, bo ja tego nie rozumiem. Ale jeżeli ktoś nie zna słowa, tak jak zobaczcie Ewa. Ewa w raju, kiedy szatan przyszedł do niej, on zaczął ją pytać o Boże Słowo, nie? Ale ona dobrze słowa nie znała, bo ona powiedziała, że tego owocu, który tam był, ona nie może go dotykać. Ale Bóg powiedział, że nie ma jeść tego owocu. Nie powiedział, że ona może, nie może go dotykać. Szatan wiedział, że ona nie zna słowa, dlatego ją zwiódł. I dzisiaj wielu ludzi, zamiast doszukiwać się w Słowie Bożym, nie? Jaka jest prawda? Oni słuchają coś tam i tego powierzchownie. Zobaczcie, w takim duchu byli uczniowie Jezusa, którzy go zostawili go. Jezus jednego dnia mówi, że będziecie jeść moje ciało i pić moją krew, bo kto nie, to nie będzie miał ze mną udziału, nie będzie miał żywota w sobie. Ale oni zostawili Jezusa. Mówili, ciało jeść jego? Krew jego pić? Oni byli powierzchownymi uczniami. Oni byli tylko powierzchownie, oni chodzili, ale oni nie chcieli tak naprawdę uwierzyć, nie chcieli tak naprawdę nauczyć się. I właśnie tak to wygląda, właśnie tak to operuje. To jest właśnie ten duch. Teraz powiem wam o dwóch miejscach, znaczy to można w domu przeczytać. Jest trzy miejsca takie, gdzie jest powiedziane o tym duchu, nie? I to jest tak. Pierwsza Księga Królewska. Ktoś ma internet, to może to w internecie znaleźć, bo to jest Stary Testament. Od rozdział 16:31, tam gdzieś dookoła można przeczytać o Izabel, która była córką pogańskiego króla, który wielbił Baala, takiego boga Baala. Teraz nie znam dokładnego znaczenia, co to był za bóg, ale do tego dojdę, nie? I powiem. Druga Królewska, jest to rozdział 9 i werset 22. I mamy objawienie Jana 2:20-23. Tutaj nad objawieniem Jana troszeczkę popracowałem i byłem w oryginalnym. Tu mam oryginalną Biblię Greka, która jest Septagonta jest i są dwa jeszcze inne tłumaczenia ze starej Greki, ale ja chcę mówić o tym pierwszym tłumaczeniu i tam w objawieniu Jana. Jak przejdziemy do objawienia Jana szybciutko, dlatego że Pan mi powiedział obnażyć tego ducha, żebyśmy wiedzieli, jak to działa, żebyśmy mogli nie przyjmować tego, bo on może działać na kobiety, jak i na mężczyzn. I teraz w objawieniu Jana rozdział 2 jest tam pisane tak. Werset 2:20 jest napisane tak.
Tutaj Jezus mówi do apostoła Jana, kiedy apostoł Jan w zachwyceniu spotyka się z Jezusem i mówi Jezus do jego, napisz do listy do kościołów, do tamtych kościołów, nie, którzy zbierali się razem zborów, tutaj pisze, nie? I w 20 wersecie mówi, napisz do tego pastora, tak. Może 19 pisze tak. Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją, i wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam Ci za złe, że pozwalasz niewiaście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi, uprawiać przeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, ale się nie upamiętała, dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać w przeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jak się nie upamiętają w uczynkach swoich. Teraz chcę wam powiedzieć, że to nie oddaje oryginału. W oryginale jest napisane tak. Mówi tak, że mam za złe do ciebie, że pozwalasz swojej żonie, Izabel miała na imię, albo Bóg ją nazywa Izabel, dlatego że ona operowała w takim duchu już, poddała się pod takiego ducha. Chodzi o żonę tego pastora. I teraz tak, mówi dalej tak. I teraz tam w greckim języku mówi tak. I legi aftin profitin. I to może znaczyć dwie rzeczy. Ja mówię, że to znaczy jedną rzecz, że tutaj on mówi, pozwalasz swojej żonie, i tu dalej pisze, prorokować i nauczać i zwodzić moje sługi. U nas napisane jest tak, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię. I to by pasowało, bo to jest w nowym tłumaczeniu, ale stare tłumaczenie mówi, że pozwalasz żonie swojej prorokować i nauczać i zwodzić moje sługi. Tak, tak mówi dokładnie. I teraz tak. I mówi tak, dalej mówi tak, że uprawiać przeteczeństwo i spożywać rzeczy oferowaną. Tutaj mówi tak, że plamatus emus dulus, to znaczy, że po grecku plani to jest zwiedzenie. Tak jak tu pisze zwodzi, to chodzi o to, że ona wprowadzała doktryny, które były doktrynami demonów. Nauczała coś, co nie było zgodne z Pismem, nie było zgodne z Duchem Biblii. Dlatego mówię, ona, ta kobieta, zwodziła, a dulos to nie jest sługa w greckim, tylko to jest niewolnik, bo dulia to jest niewola. Bo po grecku ipiretis to jest sługa. Ipiretis to jest sługa, a dulos to jest... Bóg mówi, że ci ludzie są moimi więcej niż sługami. Są moją własnością, Bóg tutaj mówi, nie? I teraz... I teraz tutaj mówi tak, w oryginale mówi, że i dałem jej czas, nie? W tłumaczeniu greckim nowym mówi, że dałem jej czas Kieros, to znaczy Kairo czas, ale tutaj Kairo czas to jest czas, w którym Bóg robi swoje rzeczy. Bo rzeczy, które Bóg czyni, wypełniają się w czasie Kairo, a Chronos to jest czas dany dla ludzi. I teraz tutaj jest użyte słowo chrono, że ona dostała jakiś czas, żeby się upamiętać. Bo tak jest w oryginale. Ona dostała czas, a nie czas Kairo. I teraz tak. Czyli, że nie w Bożym czasie ona miała się upamiętać, tylko w czasie, który Bóg jej dał, w takim normalnym czasie. I teraz tak. Pisze, że rzuci ją, ale tutaj nie pisze na łoże, tylko tutaj to słowo jest użyte, że na łoże choroby, że ona będzie chora, ta kobieta. Że ona zachoruje. Przez to, co czyni, że ona po prostu będzie chorować. I teraz tak. I tych, którzy jej słuchali, rzuci w ucisk wielki.
Bo, że oni wejdą w wielki ucisk przez to, że oni słuchali zwiedzenia, nie słuchali dobrej nauki, tylko że oni nie słuchali zwiedzenia. Pisze is flipsin megalin, to jest po grecku wielki ucisk. I dalej pisze tak, że ona to się nie upamięta, gdzie to jest. Jeśli się nie upamiętają z uczynków swoich, tak jest napisane tutaj. Ale w oryginale greckim jest napisane, jak się nie upamięta z uczynków jej. Teraz nie jest, że uczynkach swoich ci ludzie, tylko że ona, ta kobieta, jeżeli ona się upamięta, nie, to ci ludzie będą wolni z ucisku. Jeżeli ona się nie upamięta, ci ludzie mogą pozostać w ucisku. Tak to można zrozumieć. Teraz ciekawostka jest taka, że ten list nie jest napisany do jednego miejsca. Wszystkie inne listy są napisane do jakiegoś miejsca, do jakiegoś miasta, nie? Czy do Smyrny, czy do Efezu i tak dalej. A ten list jest jakby napisany do rozproszonych ludzi, czyli do kilku miejsc, w których były te zbory, nie? I także można logicznie pomyśleć, nie, że pastor był pastorem w jednym miejscu, a jego żona była w drugim miejscu. I teraz o co chodzi? Tutaj pisze, dalej mówi, że potem mówi, że jak się nie upamięta, dzieci je zabije i tak dalej, i tak dalej. Bo ja jestem tym, który tu pisze bada, ale w języku greckim to słowo znaczy erewna. A erewna to wiecie, co jest erewna? Że przeszukuje. Przeszukuje, nie? Tak jak ktoś przychodzi do ciebie do domu i mówi, będziemy mieli tutaj przeszukanie, nie? Jak to się nazywa to słowo? Rewizja. O właśnie. Rewiduje, przeszukuje, nie? To jest to słowo. Teraz tak. Chcę dalej powiedzieć, że dalej, dlaczego tutaj jest powiedziane, bo tam jest napisane prosta fatira. Tak jest napisane. Prosta fatira, a jak użyte jest słowo prosta fatira, nie? Bo to jest właśnie ta tiatyra, nie? Tylko że po grecku, nie? I teraz tu pokazuje, że to nie jest jedno miejsce, nie jest jeden kościół, tak jakby. Znaczy, po tej nazwie można stwierdzić, że to nie było jedno miejsce. Ale do czego zmierzam? Że tam dalej mówi Jezus, wam zaś pozostałym, którzyście w tamtych miejscach, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali jeszcze nauk, jak mówią nauk szatańskich głębin, mówią szatańskich głębin, nie poznaliście szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Zobaczcie, że tutaj mówi, że ta kobieta tylko niektórych ona miała w swojej kontroli. Czyli to by świadczyło o tym, że ona gdzieś w jakimś miejscu była i ona tam do niej mówił, a ona się nie chciała tego zostawić. No i teraz tak, tutaj mówi Bóg, że ci ludzie będą cierpieć, kiedy ona się nie upamięta. Teraz to, co chciałem powiedzieć, to właśnie o symptomach. Jakie symptomy? Duch Izabel, jeżeli ktoś ma ducha Izabel, to najczęściej gromadzi dookoła siebie ludzi, do których mówi ludzi fałszywi. Królowa Izabel ze Starego Testamentu, żona Achaba, ona miała stoły, gdzie karmiła 850 proroków każdego dnia. Ona miała fałszywych proroków, przeciwko którym wszystkim wyszedł prorok Eliasz. Bo tam było tak, że oni mieli złożyć ofiarę i prorok Eliasz złożył też ofiarę. Ogień nie stąpił, pomimo że oni się modlili, na Eliasza ofiarę stąpił ogień i potem Eliasz kazał wybić tych wszystkich proroków. Nie? I teraz tak. Czyli tak. Ta osoba chce mieć ludzi dookoła siebie, którzy będą słuchać. Jest gotowa zapłacić tak dużo, żeby wykarmić aż 850. Pisze tam, że oni jadali przy stole Izabel, nie przy stole Achaba, króla. Ona miała specjalny stół. Ona też prorokowała. Ona powiedziała do Eliasza, ona mordowała proroków Bożych. Ona chce powiedzieć, że duch Izabel nie atakuje tylko kobiet, atakuje i mężczyzn. Bo to jest damsko-męski duch, można powiedzieć. Rozumiecie? Także ja mówię tylko o symptomach, bo Pan mi mówił o symptomach. I teraz tak. Ona potrzebuje innych, by istnieć. Ten duch wychodzi zawsze przeciwko namaszczeniu Bożemu, przeciwko woli Bożej,
a przede wszystkim przeciwko Bożemu Słowu. Nie? Ten duch. Teraz tak. Ten duch sprawia, że ta osoba podaje się za prorokinię, pomimo, że Pan nie powiedział jej, że jest prorokinią. Naucza, pomimo, że Pan jej nie powiedział nauczać. Nie? I pisze, zwodzi moje sługi i uprawia duchowe wszeteczeństwo. Że co? Że co to jest wszeteczeństwo? Że nie jest wierna jednej osobie, czyli Bogu, nie? Tylko jest wierna i Bogu, i innym duchom. To tak, jak ja mówię do mojej żony, nie? Że mówię... Jak to było już? Mówię, że jeżeli jestem ja... Nie będzie kolacji. Jeżeli jestem ja, nie? A na przykład jakiś duch pomliwy jej mówi coś innego niż ja, no to tak jakby ona słuchała i mnie i jego. Czyli to jest nie okej, nie? To tak samo i ja. Kiedy moja żona mi coś mówi, a jakiś inny jej coś tam, wiesz, ja słucham kogoś innego, nie? To ja słucham w sumie z dwóch źródeł. I to jest właśnie to wszeteczeństwo. Że ludzie słuchają z dwóch źródeł. Teraz jeszcze mam tutaj dwie rzeczy. Że ta kobieta mówiła, że można spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Następna rzecz. Nie chce się upamiętać osoba w tym duchu zazwyczaj. Ona wychodzi ze zboru do zboru i truje w następnych miejscach. Zdobywa ludzi, bo chce... Zobaczcie, ta osoba ma wizję być królową. Czy być królem. Ta osoba ma wizję, żeby przejąć wszystko i być ponad wszystkim. To jest właśnie ten duch. I teraz ten duch też, zobaczcie, ustanawia fałszywych świadków, żeby kogoś zabić. Izabel ustanowiła dwóch fałszywych, nikczemnych świadków, żeby zabić Nebata, sługę króla Achaba, czyli jej męża, który nie chciał dać swojej winicy. Do tego momentu porusza się ten duch, że ona ustanowiła fałszywych świadków, oni zaświadczyli, że on bluźnił przeciwko Bogu i królowi i ukamienowali go. Dokładnie ten sam duch działał w Żydach, to co wam mówiłem. Duch Izabel działał, oni nienawidzili Jezusa, oni chcieli go zamordować od razu. I oni postawili fałszywych świadków i to samo zrobili, co zrobiła Izabel. Teraz mówię jedną rzecz, że każdy, kto ma do czynienia z tym duchem Izabel, po prostu poniesie śmierć. Dlatego, że zobaczcie, Achab przez nią umarł. Achab przez nią umarł i ja miałem jeszcze jedną osobę, przynajmniej tutaj. Adam. Pierwszy człowiek. Umarł dlatego, że poczuł ten duch Ewę, ona nie ostanęła na Bożym Słowie i ona posłuchała tego ducha, jak on ją przekręcił. I Adam umarł. Dlatego, że co? Że Bóg powiedział, zjecie z tego drzewa, umrzecie, on też umarł. I teraz zobaczcie na przykład sytuację z Miriam. Ten duch może podejść każdego z nas. Podszedł też Miriam, siostry Mojżesza. I Miriam podeszła do Mojżesza i mówi, co, tylko przez ciebie Bóg przemawia? A ja mam sny. A ja mam wizję, mówi. Nie? A Bóg powiedział tak, przyprowadźcie Miriam, Arona i ty przyjdź Mojżeszu i ja z nimi porozmawiam. Nie? Na sąd ich powołał. I mówi Bóg do Miriam. Mówi tak. Jak śmiałaś mówić przeciwko mojemu słudze? Mówi, jak jest gdzieś jakiś prorok pośród was, ja przemawiam do jego przez sny i wizje, ale do Mojżesza mówię twarzą w twarz. Zobaczcie, że zazdrość i inne rzeczy, czyli jest bunt, zazdrość, ten duch potrzebuje takiego złej atmosfery, żeby ktoś miał w życiu, żeby przyjść. Bo on chce, widzi siebie na górze. On widzi siebie zawsze ponad pastorem, on widzi sobie ponad służbami, ponad namaszczonymi. Mnie atakował, ja wiem. Przeszłem, chwała Bogu, wiesz, zwyciężyłem to. Bo ja znam Boże Słowo, że Pan daje czasy, Pan ustanawia ludzi w czasie i Pan po prostu tych ludzi będzie prowadził. Teraz, ważną pomocą dla ducha Izabel są czary. Czary. Izabel czarowała. Kiedy zanim Jehu ją zabił, bo taki mąż Boży Jehu, który był nad w Izraelu, był pierwszym rycerzem, dowódcą całych wojsk. On zabił to Izabel. Izabel, jak go zobaczyła, wiedziała, że on załatwił już Achaba, nie? On nie załatwił go, Achab sam zginął tam i tak dalej. Zresztą nie pamiętam dokładnie, bo tych historii jest dużo. Ale chcę powiedzieć, że Izabel jest tak przebiegła, że jak ten Achab, nie Achab, tylko Jehu wjechał, ona wymalowała sobie oczy i buzię i ona czekała na niego. Podstępnie, wiesz.
ale zginęła też. I teraz po prostu to jest coś takiego, po głowie do celu. Cel szatana objawia się w tej osobie i ta osoba nie może znaleźć nigdzie miejsca, dlatego że ona czuje się, że ona jest najwyższa. I czuje się, wiesz, królową. Ja słuchałem różne świadectwa odnośnie tego, jak kościoły są rozwalane przez takiego ducha. Widziałem tego ducha, miałem z nim do czynienia i Pan mi powiedział, żebym o nim opowiedział mniej więcej, jakie on ma charakterystyczne. Dlatego mówię Wam o tym, żeby być posłuszny Panu. I tak na razie na tym zakończę. Wiem, że niedługo w przyszłości zrobię na ten temat po prostu specjalne kazanie, nie? Nie. Albo to będzie wrzucone tylko na Facebooka czy na YouTube, żeby każdy, kto chce, mógł sobie tam z tym zapoznać się. Teraz tak, to co chciałem powiedzieć, że Duch Święty, pomimo że ten Duch Izabel działał, Duch Święty zawsze jest mocniejszy, on jest potężniejszy, nic nie mogli Jezusowi uczynić. W pierwszy dzień, kiedy powiedział, że jest Mesjaszem, chcieli go z góry rzucić i zabić, ale Duch Pana był cały czas z nim, dlatego że on był posłuszny. I dzisiaj mówię Wam, że jeżeli wierzycie w to, że Duch Pański jest po prostu, nie, że miłuje Was, możecie mieć z Nim relację. Możecie poprosić Go, żeby On po prostu wypełnił Was. Nie? Wypełnił, żeby On zamieszkał Was. Dlatego, że my pomodlimy się dzisiaj modlitwą przyjęcia Jezusa, nie? I możemy potem pomodlić się modlitwą o przyjęcie Ducha Świętego, który jest tutaj. Nie? Ja widzę swoim duchowymi oczami, moim duchem, widzę, że Duch Boży jest tutaj. Nie? Teraz tak. Posłuchajcie, powiem Wam tak. Módlmy się, nie? Ja pomodlę się na zamknięcie tego, a potem pomodlimy się tą modlitwą, nie? Każdy, kto chce przyjąć Jezusa, powtórzy tą modlitwę. I kto chce przyjąć Ducha Świętego, też powtórzy modlitwę odnośnie Ducha Świętego. I teraz tak. Ojcze, dziękujemy za ten czas, dziękujemy za Twoje słowo. Ojcze, wiemy, że Twoje słowo jest jak młot, który kruszy skałę. Wiemy, że Twoje słowo jest taki amen. Wiemy, że Twoje słowo nigdy nie przychodziło z woli ludzkiej, ale wypowiadali je ludzie, mężowie Boży, natchnieni Twoim Świętym Duchem. Słowo nigdy nie przyszło od człowieka, że ktoś sobie coś powiedział i zapisane to jest w Biblii. Ojcze, dziękuję Tobie, że Ty jesteś obecny tutaj. I teraz modlę się o każdego, który by chciał przyjąć Jezusa i przyjąć też Ducha Twojego Świętego do swojego ducha, do swojego wnętrza, do swojego naczynia. Tak jak Twoje słowo mówi, że czy nie wiecie, że świątynią Ducha Świętego jesteście, Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w Was? Także my pragniemy, Ojcze, aby Twój Święty Duch wypełnił nas, zamieszkał w nas, uwolnił nas. Ojcze, my pragniemy upamiętać się i upamiętać się to nie znaczy tylko zawrócić z dróg, ale pozostawić złe drogi. To nie znaczy tylko zostawić grzechu, ale zawrócić się od grzechu, ale zostawić ten grzech na zawsze. Ojcze, dziękuję, że Ty jesteś tym, który wspiera nas i my możemy zostawić każdy grzech, Ojcze. I teraz poprowadzę w modlitwie do przyjęcia Jezusa. Będę mówić, a Wy powtarzacie. I mówimy tak. Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że posłałeś Jezusa na krzyż zamiast mnie. I Jego krew obmyła wszelki mój grzech. I teraz przyjmuję Jezusa i to, co On zamiast mnie uczynił. Przyjmuję Go jako mojego Pana i Zbawiciela. I mówię, Panie Jezu, proszę, przebacz mi wszystkie grzechy i zamieszkaj w moim sercu. Ojcze, dziękujemy Tobie także za obietnicę Ducha Świętego dla wszystkich tych, którzy wierzą. Ja wierzę, że przez przyjęcie Jezusa staję się nowym stworzeniem i teraz proszę Duchu Święty Ciebie, przyjdź i zamieszkaj w moim duchu. Wypełnij mnie sobą. Ja przyjmuję Ciebie. Bądź ze mną. Przez wszystkie dni mojego życia.
teraz każdy, który pomodlił się i chce, nie wiem, czy odczuwasz obecność Pana, ale Duch Święty jest obecny. Jeżeli chcesz teraz, poczujesz obecność Pana, potrzebujesz pić, potrzebujesz wdychać obecność Bożą. Wdychać tak, aż Twoje wnętrze wypełni się nią. I zaczniesz w sobie słyszeć, zaczniesz w sobie widzieć słowa, ale to nie będą słowa gdzieś tu w buzie, tylko tu w środku. Nie? Czyli w obecności Bożej potrzebujesz, zapraszając Bożego Ducha, wdychać po prostu obecność Ducha Bożego. Nie? I aż pojawią się słowa i z obfitości zacznie się wylewać Duch Boży na zewnątrz. Zaczniesz mówić słowami, których nigdy się nie uczyłeś, nigdy nie znałeś. To tak działa. To sprawia Duch Boży w nas, kiedy wierzymy i pozwalamy Mu na to. Bo On przyszedł zamieszkać w nas. On przyszedł, żeby mieć w nas mieszkanie. Amen. Chwała Bogu.